Już tradycyjnie było to największe sportowe wydarzenie roku w gminie Tarnowo Podgórne. 11. edycja Biegu Lwa zgromadziła na starcie rekordową liczbę uczestników. Nie zabrakło też licznych imprez towarzyszących. Spójrzmy zatem, co działo się w Tarnowie Podgórnym w trzeci weekend maja. Zaczynamy! Znajdujemy się w Tarnowie Podgórnym na Biegu Lwa. Jest to 11. edycja biegu, chociaż mogła być 13., no ale pandemia nie pozwoliła na zorganizowanie dwóch edycji w 2020 i 2021 roku. Ponad 10 tysięcy gości, ponad 4 tysiące uczestników, także dużo się dzieje. No i oczywiście najważniejsze wydarzenia to biegi główne. To jest półmaraton i powrót z Lwem na 10 km. Ale oprócz tego konkurencje biegowe, czyli biegi lwiątek od najmłodszych do 16-latków. Sztafety 4x400 metrów, sztafety pokoleń, bieg Tarson, Hobby Horse Cup, strefy zdrowia, strefy sportu, nasze wielkie Expo Lwa, zloty z traku, no i oczywiście koncert, zawodnicy, które będą biegać na metę, półmaratony pogoni za Lwem. Nie dość, że będą mierzyć się z setką Stila, czyli to jest ostatnie 100 metrów dodatkowo klasyfikowane, to jeszcze przy dźwiękach na żywo urszopedy. Mamy jak co roku bardzo dużo zawodników z wielu państw sąsiadujących. Świętujemy też tutaj obchody 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii, więc tym bardziej mamy nadzieję, że tych zawodników jest tutaj trochę więcej z Europy niż bywało zwykle. A poza tym mamy frekwencję, która zapowiada, że będzie tutaj rekordowo. Zarówno w półmaratonie, jak i w biegu na 10 km zawodników jest na pewno najwięcej w historii. Dodatkowo w pogoni za lwem, czyli tym biegu na dychę, wyczerpaliśmy limit uczestników, co nigdy wcześniej nam się tutaj w Tarnowie Podgórnym nie zdarzyło. Jest to święto dla gminy Tarnowo Podgórne, największa impreza organizowana w naszej gminie. Bieg Lwa organizowany po raz 11. Biegowi Lwa towarzyszą liczne atrakcje, 40 stref aktywności. Jedną z nich jest na pewno strefa rekreacyjna, przygotowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym. W godzinach od 12 do godziny 20 liczne atrakcje, tory przeszkód, pokazy taneczne, pokazy karate. Naprawdę dzieje się bardzo dużo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Doskonale się współpracuje z gminą Tarnowo Podgórne. I nie mówię tylko z urzędem gminy, z władzą gminną, bo to jest dla mnie to jest praca idealna. Natomiast z jednostkami samorządowymi również, czy z TP-busem, czy z TP-komem. TP.com jest niesamowicie skuteczny i właściwie bardzo mocno nas wspiera i pomaga, dzięki czemu właściwie jest non stop czysto. Tutaj się żartuje, że jak ktoś rzuci papierek, to on nie zdąży spaść na ziemię, już jest pozbierany, więc to tak naprawdę rzeczywiście jest czyściutko i TP.com bardzo o to dba. Jest zawsze na każdą naszą prośbę. No i OSIL, który jest takim kolejnym naszym bardzo ważnym partnerem, właściwie współorganizatorem, mocno nas wspiera w organizacji trasy, w zabezpieczeniu trasy. Powiem tak, naprawdę nie przesadziłem mówiąc, że gmina do współpracy jest najlepsza. OSIR nie tylko zaznacza swoją obecność tutaj dzisiaj, w dniu, kiedy odbywa się Bieg Lwa, ale też OSIR odpowiedzialny jest za wszystko to, co dzieje się poza, czyli przygotowaniem stosownych pozwoleń i dokumentacji, aby ta impreza mogła się odbyć. Bieg Lwa to jest tak naprawdę wielkie przedsięwzięcie i takie wielowarstwowe, no bo sportowy aspekt, aspekt Expo, gdzie dzieje się po prostu masa atrakcji, ale żeby to wszystko powstało, no to my tu już jesteśmy od środy, kiedy zaczęły przyjeżdżać transporty pierwszego sprzętu, jedzenia na punkty odżywcze, wody na punkty odżywcze i policzyliśmy to, że w organizację wydarzenia pod hasłem Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym jest zaangażowanych ponad 600 osób, więc no robi to wrażenie. Naszej jakby ekipy organizacyjnej, no to tak naprawdę garstka w sumie, jak patrzy się na tą liczbę, no bo około 30 osób zaangażowanych tak bardzo mocno, pracujących właśnie mniej więcej od środy czy od czwartku. Ale jest aż 160 wolontariuszy w dniu dzisiejszym. Poza tym byli wolontariusze także w przygotowaniach, byli także jeszcze przed wydarzeniem zaangażowani, no bo trzeba było roznieść ulotki informacyjne, więc to jest łącznie około 200 wolontariuszy. No i cała strefa Expo. To jest naprawdę wiele stref. To są gdzieś tam atrakcje dla dzieci. Trzeba to wszystko rozłożyć, więc ta cała otoczka techniczno-logistyczna. No i tutaj to też jest kolejne 200 osób, więc tak naprawdę dla około 4 tysięcy uczestników
osób pracuje, 600 osób, które po prostu tworzą to wydarzenie. Wydarzenie, które z racji rangi, zakresu i liczby uczestników wpisało się już na stałe w kalendarz naszych gminnych wydarzeń i bardzo się cieszymy, że jednoczy tak wiele środowisk, tak wiele różnych osób, które przychodzą tutaj. Ja zawsze podkreślam, że Bieg Lwa to święto uśmiechniętych ludzi. Mamy kategorie oznaczone od D0 do D5, natomiast stwierdziliśmy, że te najmłodsze dwie kategorie jeszcze dzielimy na dwie podkategorie, więc w sumie tych kategorii, jeżeli dobrze liczę, mamy około 8. Dystanse są dostosowane do wieku rozwojowego dzieci, czyli dla najmłodszych mamy 100 metrów, jest to dystans symboliczny. Nie ma tutaj ścigania, bo z psychologicznego punktu widzenia w tak młodym wieku jeszcze napędzanie do jakiejś rywalizacji sportowej nie jest tak naprawdę dobre. Każde dziecko jest tutaj zwycięzcą, zwycięzczynią. I później przechodzimy dalej, później jest 300 metrów, 600 metrów, 800 i ta najstarsza kategoria wiekowa 13, 14, 15 lat ściga się już na 1 km. Jeszcze nie zliczyliśmy tej liczby zawodników, była tak niebotyczna, że ciężko nam to zrobić na piechotę od razu. Oczywiście usiądziemy do tego po całej rywalizacji, żeby podsumować w ogóle cały Bieg Lwa. Moim zdaniem było ponad 1000 osób, pewnie będzie liczba czterocyfrowa. Rozmawiałem chociażby z naszym pomiarem czasu, z jedną z najwyśmienitszych polskich firm pomiarowych, która robi nawet pomiar na Mistrzostwach Europy. Stwierdzili, że w takich miejscowościach kilkutysięcznych to się nie zdarza, żeby tak gigantyczne tłumy dzieci przychodziły biegać. Mamy tutaj lokalnego chociażby trenera Wojtka Napierałę, który robi świetną robotę, który ma już pod sobą kilkadziesiąt adeptów lekkiej atletyki i widać, że ten poziom sportowy rośnie. Zresztą widzimy, że te dzieciaczki przez te lata wychowują się, można powiedzieć, razem z Biegiem Lwa, że zaczynały od kategorii D0, a teraz już na przykład startują w kategorii D5. To jest piękne. W dzisiejszym biegu Lwiątek wystartowała solidna grupa dziewczynek i chłopców z naszej sekcji na różnych dystansach. Dystans 100 metrów, 400 metrów, 800 metrów, na 600 metrów. Najsolidniej pokazały się dziewczyny. Nina Krajewska zwyciężyła na dystansie dwukrążeń, czyli 800 metrów. Dwie pole w sumie od nas startowały na dystansie 600 metrów. I jedna pola zwyciężyła, druga zajęła drugie miejsce, no a tak ogólnie to każdy pokazał serce dzisiaj na bieżni. Bardzo jestem zadowolony, ponieważ przyszedłem tutaj do klubu 2 lata temu. Bardzo mocno ta sekcja się rozwinęła. Mamy ponad 70 osób w sekcji i to są dziewczyny, kategoria U12, U14. Zdobywają bardzo solidne wyniki i nawet liczą się już w kraju, można powiedzieć. Robimy te biegi na stadionie, aby pokazać też dzieciom piękno biegania na stadionie, aby zachęcić ich do uprawiania w ogóle lekkiej atletyki, a stadion ma ograniczoną przepustowość. No, możemy obsłużyć, powiedzmy, w tych wszystkich kategoriach wiekowych około 1000 dzieci. No cóż, być może kiedyś wpadniemy jeszcze na jakąś formułę, aby tą ofertę rozszerzyć, natomiast trzeba po prostu pilnować i szybko się zapisywać. Warto wspomnieć, że ta impreza jest w koronie półmaratonów wielkopolskich. To też o czymś świadczy. Natomiast jest to impreza zauważalna na mapie całego kraju, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę wyniki chociaż z biegu głównego, poziom sportowy, zdaje się, 5 lat temu byliśmy taki, że spokojnie moglibyśmy aspirować tutaj do Mistrzostw Polski. Więc zwłaszcza w tej społeczności lokalnej, gdzie jest to wydarzenie ogromne, gdzie miasto tak naprawdę huczy, jest to dla dzieciaków prestiżowe. Oni przychodzą tutaj do chociażby pobliskiej szkoły i chwalą się tymi osiągnięciami, że biegali w Biegu Lwa. Sport łączy i pokolenia, i płeć, i w ogóle wszystkich, którzy chcą biegać. I właśnie tym jest Bieg Lwa. Od biegów dzieci, przez biegi dla młodzieży, potem sztafety pokoleń, ale też do naszego programu kilka lat temu włączyliśmy biegi dla niepełnosprawnych razem ze stowarzyszeniem Tarson i oni razem z nami biegają już któryś rok. I dzisiaj też pojawili się na bieżni, pokonali swoje słabości i pobiegli 3 okrążenia, czyli 1200 metrów, otrzymali medale, otrzymali pakiety gwarancyjne i znowu byli razem z nami i znowu razem świętowaliśmy kolejną edycję Biegu Lwa. To jest bardzo fajna sprawa, pokazująca, że sport przełamuje bariery i cieszymy się, że są razem z nami kolejny sezon. No niech każdy sobie wyobrazi tą sytuację we własnej rodzinie, na przykład, żeby zaprosić do startu swoje dziecko, wystartować samemu, przygotować się, a jeszcze zaprosić do tego albo swoją mamę, albo tatę, albo teścia. No to jest naprawdę trudna sytuacja i unikatowa też, jeśli chodzi o te starty, więc ja myślę, że bardzo fajnie udało się to stworzyć, bo 24 drużyny takie wystartujące dzisiaj w Biegu Lwa w tej sztafecie pokoleń, to jest bardzo duża frekwencja, bo na początku to było 4-5 sztafet kilka lat temu, a teraz ta idea się bardzo mocno rozniosła. Ja bywam na imprezach biegowych rocznie pewnie gdzieś z 60, w życiu byłem gdzieś pewnie na 1000 imprezach biegowych i jak sobie sięgam pamięcią, to nie znam takiego biegu, gdzie by taka formuła była rozgrywana.
No bo to formuła polegająca na tym, że muszą wystartować aż 3 pokolenia. Najmłodszy, średni, najstarszy biegacz z drużyny, niezależnie od tego, jaką płeć reprezentują. No to ważne jest, żeby zachować właśnie te różnice wiekowe. No i to jest unikatowa sytuacja, no bo każdy musi utrzymać jakąś formę, żeby to pokonać, no bo rywalizacja jest naprawdę zacięta, to jest aż niesamowite, jak mocno rywalizują zawodnicy. A jak to bywa w sztafecie, jeden pewnie słabiej, drugi pewnie mocniej i wszystko może się zdarzyć. No i mieliśmy taką sytuację tutaj, że trzecią drużynę z czwartą dzieliła niecała jedna sekunda rywalizacji. No to jest piękno sportu i piękno rywalizacji. No, faktycznie sztafety półamatorskie, czyli grupy związane z Tarnowem Podgórnym, no i to są osoby, które w jakiś sposób się zebrały i postanowiły wziąć udział w czymś unikatowym, bo mało jest biegów w Polsce, w którym można wziąć udział w sztafecie 4x400, czyli w profesjonalny sposób wystartować z bloków, zmienić się społeczką sztafetową i wystartować w jedynej szansie rywalizacji drużynowej w tak bardzo indywidualnym sporcie, jakim jest bieganie. To jest bardzo zróżnicowane tempo. Niektórzy biegną dosyć, powiedzmy, tak jak biegną w dystansie 10 km, więc to tempo nie jest jakoś bardzo mocno wygórowane, ale niektórzy mają przeszłość lekkoatletyczną. Zdarza się, że biegną te 400 metrów w okolicach nawet jednej minuty, więc to jest naprawdę mocne bieganie. Bardzo ważne są predyspozycje, no bo te warunki szybkościowe to są cechy dziedziczne. Więc jeśli ktoś był bardzo szybki za dzieciaka, to nawet w wieku, powiedzmy, już dorosłym będzie miał predyspozycję do szybkiego biegania i łatwiej będzie mu się przygotować niż temu, kto jest typem wytrzymałościowca. To jest bardzo ciekawe, że nawet ten, kto biega bardzo szybko od jakieś długie dystanse, może przegrać z kimś, kto jest relatywnie mocniejszy, słabszy na tym dystansie dłuższym, ale na takim dystansie sprinterskim może sobie spokojnie poradzić z tymi lepszymi zawodnikami. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Expol 2 to firmy. To są firmy z Tarnowa Podgórnego, z Wielkopolski, nawet z całej Polski. Małe firmy, duże firmy, które przyjeżdżają raz do roku, wychodzą za swoich murów, płotów i pokazują siebie jako firmy przyjazne ludziom, głównie CSR, ale też HR. Także no, gościmy tutaj około 50 firm w 40 różnych strefach o różnej tematyce. Od jakichś dynamicznych aktywności, adrenaliny, bezpieczeństwa, po kulinarne, chill out. Także tutaj właściwie dla każdego coś dobrego i bardzo dużo stref dla dzieci i dla rodzin. Nowum jest Hobby Horse Cup. To jest taka raczkująca dyscyplina sportu, głównie dla młodzieży, przyszła ze Skandynawii, konkretnie z Norwegii. Polega na tym, że jest rozstawiony profesjonalny parkour, tyle że nie skaczą konie jako zwierzęta, tylko konie na kiju między nogami dzieci i młodzieży. I są normalne 1:1 zawody, jak na kawaliadzie. Kilka lat temu mieliśmy dane, to było około 10 tysięcy ludzi. Myślę, że to w tej chwili urosło, więc rok temu i myślę, że w tym roku też tych osób jest więcej. Mówię tutaj oczywiście o skali całodniowej. To jest gruntownie przygotowane wydarzenie. Zapraszamy firmy i rozmawiamy z firmami już od października. Listopad, grudzień to już jest ten moment, kiedy mamy praktycznie dopięte strefy i wtedy już dopinamy ostateczne kształt, miejsca, tematykę. I tak naprawdę gotowi jesteśmy już kilka miesięcy przed wydarzeniem i od tego momentu już firmy same przygotowują się już we własnym zakresie, a my dbamy tylko o to, żeby technicznie wszystko zagrało. Jesteśmy prozdrowotni od wielu, wielu lat. Również w tym roku mamy strefę zdrowia. Dzięki Kimballowi mogliśmy zaprosić 5 firm medycznych zajmujących się podologią, okulistyką i ruchem, i rehabilitacją ruchową, także tutaj i pierwszą pomocą. Tutaj to jest, jeżeli chodzi o takie podejście medyczne, to, a przede wszystkim prozdrowotne, to tutaj bardzo mocno na to stawiamy i będziemy stawiać, bo to jest dla nas jeden z ważniejszych aspektów. My po prostu nie chcemy, żeby Polacy się leczyli, tylko żeby dbali o zdrowie, czyli żeby zapobiegali. Dobry czas, dobry, bo po problemach zdrowotnych miesiąc temu z krwią, problemach i z biodrem, no to nie miałem dzisiaj planów tak szybko biegać, ale spotkałem starego znajomego, Dima Dziwodowodniuka, no i nie mogłem tak odpuścić prosto. No niech wiedzą, że też z Polakami też trzeba się mocno pościgać, żeby coś wygrać. Fajny bieg, cały czas właśnie kibiców go słychać albo widać, cały czas ktoś dopingował, nie było momentu takiego, żeby był jakiś przestój, żeby stracić to tempo, więc dobrze oceniam bieg. Przyjechałem po zwycięstwo, no z organizatorami właśnie biegu Lwa i CD Traila się bardzo dobrze znam. Zaprosili mnie tutaj na bieg, no i tutaj przyjechałem właśnie wygrać jakby
No, wprawdzie pierwszy raz tutaj, ale mam nadzieję, że u siebie od teraz. Wydaje mi się, że cały czas równo biegłam. Na tyle, ile miałam sił. Po prostu dzisiaj taki dzień, więcej nie dałabym rady. Więc zadowolona jestem. Jestem niezwykle dumny, że mamy takich znakomitych ludzi, którzy potrafią zorganizować świetną imprezę. To już jest 11. edycja i z każdym rokiem ona nabiera coraz większych rumieńców, bo w tym roku zgłosiło się ponad 4150 uczestników, zawodników, którzy w różnych dyscyplinach tu startowali. Od tych najmłodszych, czyli w biegu Lwiątek, który ten bieg cieszy się niezwykłą popularnością wśród najmłodszych, a pewnie głównie wśród rodziców. Natomiast no, dwa biegi główne, Pogoń za Lwem na 10 km i teraz za chwilę bieg koronny, półmaraton, w tych dwóch biegach około 3000 uczestników. To pokazuje, że z roku na rok liczba tych uczestników wzrasta, zainteresowanie coraz większe. Jeśli chodzi o wydarzenie sportowe, to właśnie Bieg Lwa gromadzi najwięcej uczestników, a przy tym warto też podkreślić, że każdego roku tutaj i tubylcy, i goście biegnący doświadczają niezwykłego dopingu ze strony mieszkańców, którzy wspierają w tym trudnym przedsięwzięciu, bo przecież ten bieg nie jest łatwy. Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym to przede wszystkim atmosfera. Atmosferę tworzą kibice, którzy tłumnie wychodzą na ulice całego Tarnowa Podgórnego. Wiadomo, że to nie tylko ci, którzy wychodzą z tymi swoimi grzechotkami, tamburynami, innymi instrumentami, ale także ci, którzy tworzą te strefy muzyczne. I tak też na kilku skrzyżowaniach w Tarnowie Podgórnym mamy muzyczne zespoły, które dają czadu, napędzają naszych biegaczy do tego, żeby osiągnęli jak najlepszy wynik. Na całej trasie są kibice, którzy dopingują, przygotowują placki, którzy przygotowują wody. Kiedy jest bardzo gorąco, to nawet uruchamiają zraszacze. My naprawdę jesteśmy znani z tego, że bardzo dobrze kibicujemy. Kolejny rok z rzędu gmina Tarnowo Podgórne zachęca mieszkańców, żeby wyszli, żeby kibicowali, żeby jak najbardziej kreatywnie się pokazali ze swojej strony. Zachęcamy ich do tego, żeby wzięli udział w konkursie, bo my nagradzamy najbardziej aktywnych kibiców, którzy dzisiaj na ulicach Tarnowa Podgórnego podczas Biegu Lwa właśnie się pokażą. Chcemy, żeby kibice po kibicowaniu dostali od nas wyjątkowe gadżety gminne, ale też żeby odpoczęli w tarnowskich tężniach, tarnowskich termach, tak żeby ten odpoczynek był zasłużony właśnie po tym kibicowaniu na trasie całego Biegu Lwa. Sęk w tym, że to nie my wybieramy tych najlepiej kibicujących, ale uczestnicy Biegu Lwa i wszyscy facebookowicze wybierają tych najbardziej aktywnych, najbardziej kolorowych i to ich głos jest najważniejszy, dlatego zachęcamy, żeby po Biegu Lwa wziąć udział w tym głosowaniu i żeby wybrać najlepszych z najlepszych kibiców, którzy tylko na ulicach się znaleźli. Fundacja Bieg Lwa, która odpowiada za całą organizację tego biegu, myślę, że z roku na rok podnosi poprzeczkę, ale to, co widzimy z roku na rok, co się podnosi, to przede wszystkim Expo Lwa. Przede wszystkim to, że tych biegaczy przybywa, to, że tych kibiców przybywa, bo jak przybywa biegaczy, to i przybywa kibiców, którzy razem z nimi tutaj do gminy Tarnowo przyjeżdżają. Więc ta poprzeczka z roku na rok się podnosi i wszyscy organizatorzy i wszystkie służby naprawdę stawiają się na wysokości zadania i robią wszystko, żeby właśnie tutaj wrócić za rok. Uważam, że sport to jest najlepszy sposób na kształtowanie charakteru, ale w mojej sytuacji jeszcze dodatkowo zdrowia. Biorąc pod uwagę, że mam 68 lat i przymierzam się do startu w półmaratonie, to jest chyba najlepsze świadectwo. Dla mnie wyczynem będzie ukończenie tego biegu, choć jeszcze nigdy nie biegłem wolniej niż 2 godziny, czyli chciałbym się zmieścić w tym limicie poniżej 2 godzin.
bieg solo, tak to zawsze nazywam, kontrolowany. Pierwsza pętla 25-30 sekund przewagi, to co było tutaj widoczne na mecie. W drugiej części Szymon Dorożyński i trzeci zawodnik na mecie, teraz się kojarzę, kto to był. Przycisnęli, odrobili troszeczkę, ale udało się ładnie wyciągnąć za metr. Cenię biegi wieczorne, nocne. Biega się niektórym lepiej, niektórym gorzej. Ja jak najbardziej lubię takie biegi. Co prawda temperatura troszeczkę już spada, ale jestem tym ciepłolubnym zawodnikiem. Pamiętam kilka lat temu biegaliśmy tutaj około godziny 14, bo pamiętam była naprawdę taka patelnia, jak my to nazywamy, ale to było naprawdę dobrych parę lat temu. Jest inaczej, trzeba dostosować jedzenie do tego właśnie wieczornego biegu, ale jak w większości pewnie biegaczy wychodzimy na trening wieczorem, więc to jest bardziej na plus. Trasa jedzie dwukrotnie po 10 km, 10,5 km po mieście. Jest bardzo dużo punktów kibicowskich, ludzie krzyczą z balkonów, ze swoich tarasów. Naprawdę świetna atmosfera. Tu jest święto biegania, biegaczy i kibiców jest bardzo dużo, co to bardzo pomaga i jest bardzo fajna atmosfera, dla której warto przyjechać. W ten oto sposób 11. edycja Biegu Lwa przechodzi do historii, a my spotkamy się za rok przy okazji kolejnej, już 12. edycji tego wielkiego biegowego święta. Do zobaczenia w Tarnowie Podgórnym.